Na lotnisku Okęcie w Warszawie wylądował dziś najszybszy pasażerski samolot świata, Concorde. Wystartował z Londynu. 3, 2, 1, now. Concorde leci dwukrotnie szybciej od dźwięku, szybciej od kuli karabinowej. 2150 km na godzinę. Jedyny samolot na świecie wiozący pasażerów 20 tysięcy metrów nad ziemią. Tylko z Concorda można zobaczyć wyraźną krzywiznę naszego globu. Na Okęciu nigdy jeszcze nie było takich tłumów. Każdy chciał zobaczyć samolot, o którym głośno od 10 lat. Warszawa jest 125. portem na świecie, w którym dotąd się pojawił. Przywiózł grupę angielskich turystów, którzy nie tyle chcieli podać dwa razy szybciej niż Boeingiem znaleźć się w stolicy naszego kraju, ile przylecieć właśnie Concordem, chociaż taka nobilitacja odpowiednio kosztuje. Przylot do Warszawy najnowocześniejszego samolotu pasażerskiego świata można uznać za sensację, za okazję do reklamy, ale także za powód do refleksji. Warto zobaczyć na własne oczy, jak daleko nam do światowej czołówki w komunikacji lotniczej. Jak dotąd na światowym poziomie mamy tylko pasy startowe. Mogą tu lądować największe kolosy. Potrzebny nam jeszcze nowoczesny port, no i trochę nowoczesnych samolotów. Dziś nasze Any 24 oraz Iły 18 parkowały na płycie jak najdalej od Concorda.